macie Państwo jeszcze jeden referat tutaj wpisany. Macie, profesor Maciej Heider, ale z uwagi na to, że nasz kolega po prostu zachorował i zmaga się w tej chwili ze śmiertelną chorobą, więc po prostu nie mógł przyjechać. Bardzo tego żałuję. Wahał się z tym przyjazdem do ostatniej chwili, ale z uwagi na to, że ważki problem, który on podejmuje w swoich badaniach, nie mógł nie być obecny na naszych obradach, więc pani doktor Bykowska zdecydowała się zastąpić i przynajmniej kilka tez podstawowych do tej problematyki wygnania, usunięcia Niemców gdańskich przedstawić. To jest związane bezpośrednio z jej problematyką badawczą, a więc będziemy korzystać z opinii osoby jak najbardziej przygotowanej do przedstawienia tego rodzaju problematyki. Jeszcze raz przypomnę, że pani dr Sylwia Bykowska, która należy do grona współorganizatorów tej konferencji, razem ze mną i profesorem Gorodem, jest związana z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną, jest historykiem dziejów najnowszych, zajmuje się dziejami społeczno-politycznymi Gdańska po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych, to znaczy kwestii kształtowania się również demograficznego tej społeczności tutaj gdańskiej i do jej podstawowych prac należy praca poświęcona rehabilitacji i weryfikacji narodowości ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej i zapewne również do tej problematyki nawiążę w tym wystąpieniu w tej chwili. Oddaję głos i oddaję miejsce. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Proszę państwa, na początek chciałabym przedstawić kilka uwag ogólnych, jeśli idzie o kształtowanie się społeczeństwa Gdańska po zakończeniu II wojny światowej. Są to uwagi podstawowe, natomiast takie, które no, nie powinny uciekać z pola naszej wiedzy. Otóż oczywiście decyzje wielkich mocarstw, decyzje jałtańsko-poczdamskie stały się przyczyną najpierw zmiany granic państwa polskiego, polegających na włączeniu do granic Polski wschodnich regionów Niemiec oraz włączeniu byłych kresów przedwojennej II Rzeczypospolitej do Związku Radzieckiego. I to pociągnęło za sobą falę wędrówki ludów, migracji, których nigdy dotąd Gdańsk nie doświadczył, nigdy do 1945 roku, ani nigdy później. W okresie dwóch lat możemy postawić taką tezę na podstawie dostępnych materiałów. Społeczeństwo, może nie tyle społeczeństwo, co struktura ludności tej powojennej ukształtowała się w przeciągu dwóch pierwszych lat po wojnie. Chciałoby się oczywiście dokonać bilansu otwarcia, jeśli idzie o rok 1945. Jest to jednak niezmiernie trudne, a wręcz niemożliwe z powodu rozproszenia ludności polskiej po zakończeniu II wojny światowej poza granicami kraju, a znacznej części ludności polskiej oraz obecności w granicach powojennej Polski licznych i zwartych skupisk ludności niepolskiej podlegającej przesiedleniu. O tym problemie będzie mówił pan profesor Igor Hałagida. Proszę państwa, możemy mówić o dwóch wymiarach ukształtowania się powojennego społeczeństwa i to jest właśnie ów międzynarodowy, w który wpisany był czynnik narodowościowy, prawda? W ogóle kryterium narodowości po wojnie uległo wyostrzeniu, ale także wewnętrzny, powiedziałbym, międzyregionalny, międzykulturowy, albowiem społeczeństwo, jak wiadomo, Gdańska powojennego składało się
stanowiło mozaikę wielokulturową, o czym jeszcze będę mówić. Proszę Państwa, pierwszy sumaryczny spis ludności polskiej, podkreślam tutaj to słowo sumaryczny, na co zwrócił ostatnio uwagę profesor Grzegorz Berendt za profesorem Szarodą, przyniósł informację o ponad 20 milionach ludności powojennej Polski deklarujących się jako Polacy. Natomiast de facto pierwszy powojenny spis ludności mamy dopiero 3 grudnia 1950 roku i stąd tutaj właśnie ten zakres chronologiczny. O tych pięciu latach możemy mówić, iż właśnie w tym okresie kształtuje się ten pierwszy rzut, bym powiedziała, pierwsza struktura ludności gdańska, która oczywiście pod wpływem ruchu naturalnego ulega w następnych pięcioleciach, dekadach zmianom. Proszę Państwa, ukształtowanie się powojennej ludności gdańska to dwa zasadnicze procesy. Pierwszy to jest wysiedlenie ludności niemieckiej, drugi to oczywiście osadnictwo polskie, które przybywało tutaj do Gdańska z naprawdę różnych stron Polski, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, mam tutaj kilka pytań badawczych, na które dzisiaj nie znam odpowiedzi i nie wiem, czy kiedykolwiek uda nam się te kwestie ustalić, ale dla takiej wiarygodności, rzetelności badawczej chciałabym te pytania jednak postawić. Chodzi mianowicie o takie kwestie. Ilu Polaków wysiedlono przymusowo z Gdańska wraz z ludnością niemiecką? Nie wiemy tego. Możemy snuć przypuszczenia, iż mogło być to 5 tysięcy osób, biorąc pod uwagę liczby dotyczące wysiedlenia ludności niemieckiej, które zresztą tutaj widzimy za rok 1946 i zestawiając te liczby z wynikami weryfikacji narodowościowej, która w tym samym czasie toczyła się w Gdańsku. Ilu Polaków wyjechało z Gdańska dobrowolnie, jako Polacy, ale deklarując niemiecką przynależność? Ilu Polaków wysiedlonych w 1945 roku z Gdańska, z Gdańska do Niemiec powróciło do Gdańska? Znalazłam ostatnio zestawienie takiej grupy ludności, jedno 3000 z Lubeki, drugie 2000. Zliczyłam to po prostu bruliony imienne ludzi o nazwiskach bardzo różnie brzmiących, i polsko brzmiących, i niemiecko brzmiących. Wyszło tego 5000, ale czy to całkowita liczba? Tego nie wiemy, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, Gdańsk zostaje zajęty, zostaje zdobyty 30 marca. Oczywiście ta data utrwaliła się nam w powszechnej świadomości. Chciałabym natomiast wprowadzić jeszcze jedną datę, mianowicie 4 kwietnia 1945 roku, albowiem jest to data, która przewija się w oficjalnej dokumentacji urzędowej powojennego Gdańska jako data przejęcia Gdańska przez polską administrację. Było to związane z przybyciem tutaj akurat właśnie w tym dniu grupy operacyjnej Ministerstwa Administracji Publicznej na czele z pierwszym prezydentem Gdańska Franciszkiem Kotus-Jankowskim. I on od razu przystąpił do obliczeń. Ile mamy ludności w Gdańsku? Te pierwsze obliczenia, pierwsze pochodzące z 15 czerwca 1945 roku, było przeprowadzone we współdziałaniu ze stacjonującymi tutaj Sowietami. I oszacowano ludność niemiecko-gdańska wówczas na 130 tysięcy. Okazało się, że wcale nie pomylono się zbytnio, gdyż mówimy o niespełna właśnie 130 tysiącach Niemców wysiedlonych po wojnie z Gdańska. Zaraz skomentuję tutaj te dane, bo tutaj widzimy niespełna ponad 20 tysięcy.
ale do końca 1945 roku na fali tak zwanych dzikich wysiedleń, bo cały rok 45 to fala dzikich przemieszczeń i imigracji, wyjeżdża do października 45 roku ponad 83 tysiące Niemców, pozostaje około 30 tysięcy w związku z tym i z tej liczby, która pozostaje, kilka tysięcy jeszcze między październikiem a grudniem 45 roku opuszcza Gdańsk. Były to nieplanowe transporty. O planowych możemy mówić dopiero od lutego 1946 roku, kiedy to Państwowy Urząd Repatriacyjny powołał specjalną komórkę, która zajęła się właśnie organizowaniem planowych, zorganizowanych transportów w porozumieniu z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym w Szczecinie. Natomiast, jak mówię, do końca 50 roku mamy do czynienia z indywidualnymi, bardzo często wyjazdami, także grupowymi, ale jak powiadam, nie były one centralnie zarządzane przez władze ogólnopolskie. Generalnie od lipca 45 do lutego 1946 roku możemy mówić, że w tym okresie kształtuje się jakby koncepcja polityki władz gdańskich wobec problemu wysiedlenia ludności Gdańska. Wkrótce po zakończeniu konferencji w Poczdamie 10 sierpnia 1945 roku pierwszy gdański wojewoda Stanisław Okęcki wydaje instrukcję, która określa zasady wysiedlenia ludności niemieckiej, natomiast jest to próba jakby ogarnięcia sytuacji, próba zapanowania nad tym procesem, który zdecydowanie wymykał się spod kontroli władz gdańskich. Działano dość chaotycznie, powoływano rozmaite komisje, komisję osiedleńczą, komisję wysiedleńczą, którą potem przekształcono na komisję osiedleńczo-wysiedleńczą. Oczywiście do tej akcji angażowano także inne instytucje, okręgową dyrekcję kolei, tymczasowy zarząd państwowy, który to zarząd miał za zadanie za przejęcia majątku poniemieckiego. Jak wiadomo, nie była to jedyna instytucja, która aspirowała do objęcia ruchomości i nieruchomości tegoż majątku. Oczywiście do akcji włączają się służby mundurowe, MO, UB, milicja wraz z urzędnikami zarządu miasta Gdańska decyduje z naciskiem na tę pierwszą instytucję o tym, które ulice, w jakiej kolejności, sporządza listy i dba o to, aby ludzie ci Niemcy z miejsca dotychczasowego zamieszkania bądź miejsca aktualnego przebywania zostali dostarczeni do punktu zborczego Narvik. Proszę Państwa, jeśli idzie o sytuację ludności niemieckiej, była ona nader skomplikowana. Oczywiście Niemcy tracą swoją pozycję dotychczasową. Mówiąc językiem socjologii, zmienia się ich pozycja ekologiczna. Przestają być gospodarzem w swoim mieście, podejmują decyzje o po prostu opuszczeniu swoich domów pod wpływem doświadczeń z Armią Czerwoną i z Wojskiem Polskim, urzędnikami polskimi i po prostu zmieniają miejsce zamieszkania. Najczęściej przenoszą się na przedmieścia, w okolicach Sianek, które to Sianki funkcjonują przez kilka lat jako Sianki, z uwagi na, zresztą na nazwę przywiezioną tutaj do Gdańska przez osadników ze wsi o tej samej nazwie nad Sanem. I tam koczują po prostu w okropnych warunkach, tracąc życie zapewne. No, są to rzeczy, których w jakiejś części oczywiście, których nie uda nam się zliczyć. Część z nich, a to już jest zależne od tego, tak powiem, na kogo trafili, czy na urzędnika państwowego, który miał, urzędnik państwowy, pracownik zarządu miasta i innych państwowych urzędów, czy to administracji,
administracji wydzielonej, czyli tej podległej prosto ministerstwom, czy też administracji miejskiej, każdy urzędnik państwowy miał prawo do po prostu usunięcia rodziny niemieckiej i zajęcia tego w ten sposób uzyskanego mieszkania. Otrzymywali klucze, przybijano pieczątkę i w ten sposób gro mieszkań zostało zasiedlonych przez polskich osadników. Ale nie było tak zawsze. Znam liczne przypadki akurat z relacji, gdyż raczej tego typu interakcje nie są odnotowywane w źródłach pisanych, ale z relacji wiadomo mi, że no nie wszyscy w ten sposób postępowali. Zostawiali te często samotne matki z mniejszą lub większą ilością dzieci i szli dalej szukać. Czasami zdarzało się, że po prostu grupowano tę rodzinę niemiecką do jednego pokoju, zajmowała ona do momentu, aż przyszła jej kolejne osiedlenie, jedną izbę, a rodzina polska wprowadzała się. No i w ten sposób koegzystowali przez jakieś kilka miesięcy, czasami może nawet rok. Generalnie Niemcy zostali pogrupowani. Dwie zasadnicze grupy to fachowcy, już o tym zjawisku mówiliśmy dzisiaj i też wczoraj, którzy byli po prostu potrzebni do tego, aby organizm miejski ożywić. Brakowało sił fachowych, nie tylko w stoczni, ale w ogóle brakowało sił. Polacy dopiero przyjeżdżali tutaj, więc fachowcy z różnych dziedzin po prostu pracę, którą przed wojną czy w czasie wojny wykonywali, nadal ją wykonywali, oraz ludzi niezdolnych do pracy. Więc to była taka taki zasadniczy podział. Zdolny do pracy i niezdolny do pracy. I jeszcze najlepiej, aby ten zdolny do pracy był obarczony jak najmniejszą liczebnie rodziną, co jakby zmniejszało liczbę Niemców reklamowanych. Ale z tą reklamacją to było bardzo różnie, bo z jednej strony reklamowali polscy urzędnicy, a z drugiej strony wielu Niemców pozostawało pod opieką Sowietów. W tej gronie bardzo dużo kobiet niemieckich, które zwyczajnie no, godziły się na pewne układy po to, aby no, bezpiecznie przeżyć ten moment do momentu wysiedlenia. Bądź też pewnie z nadzieją przez jakiś czas jednak na pozostanie w swoim rodzinnym mieście. Ciekawe jest zestawienie dokumentacji takiej, która obrazuje sam proces wysiedlenia administracji władz lokalnych, która pisze o nim, no, znamy to zjawisko pisowni słowa Niemiec literą mało, no, nie zdarzało się raczej w prasie pisanie słowa Niemiec literą dużą. Przypomina mi wielki lapsus językowy popełniony w trakcie procesu zbrodniarzy ze Stutthofu, który się toczył między kwietniem a majem, 30 maja 1946 roku, i to prawda, rzeczywiście zaskakujące, że taki lapsus i taka pomyłka mogła się w takiej emocjonującej relacji zdarzyć, dlatego że mowa jest tam, że nareszcie przyjeżdżają do Gdańska Niemcy. No ale pewnie związane to było generalnie z chaosem, który także w powojennym, który także zapewne no, i emocjami, które towarzyszyły relacjom z tego procesu w redakcji Dziennika Bałtyckiego, pewnie miał miejsce. Chodzi mi o porównanie tych lokalnych, oddolnych, gdańskich dokumentów z tymi, które przychodzą do Gdańska i do województwa gdańskiego z centrali, z Ministerstwa Ziem Odzyskanych głównie, które to ministerstwo nadzorowało całość akcji, i tam za każdym razem słowo Niemiec pisane jest literą wielką. Mamy tam instrukcje, aby Niemców traktować humanitarnie, aby akcja wysiedleńcza
była w sposób humanitarny prowadzona. To miało swój oczywiście wymiar propagandowy, dlatego że państwa zachodnie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone relacjonowały, bardzo żywo interesowały się procesem wysiedlenia ludności niemieckiej. Władze nie chciały uchodzić w środowisku międzynarodowym za kraj, który stosuje te same metody, które stosowali naziści, w związku z czym bardzo często podkreślano, że my, nasza polska kultura stoi wyżej od kultury niemieckiej, dlatego właśnie sądzimy zbrodniarzy niemieckich, a nie mordujemy ich tak, jak oni to czynili. Mowa jest o tym, aby dawać Niemcom te same kategorie żywności, co ludności polskiej. Mam tutaj na myśli pracowników pracujących w określonym zawodzie. Jeżeli fachowiec niemiecki pracuje dokładnie na tym samym stanowisku, to ma tę samą kategorię żywności otrzymać. Także pensji brutto na tym samym poziomie, z tym, że 50% pensji pracownika niemieckiego przeznaczone było na odbudowę wojennych zniszczeń. Także ta sytuacja ludności niemieckiej jest rzeczywiście zróżnicowana. 70 z pozostających do końca 1946 roku Niemców pracuje na przykład w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, 200 z nich w stoczni, prawda, o czym pan profesor Kolon dzisiaj mówił, także mają tam jakiś swój udział, można powiedzieć, szczególnie jako pracownicy fizyczni, choć nie tylko, no, w doprowadzeniu Gdańska do, mówiąc kolokwialnie, używalności. Proszę państwa, i o ile władze centralne stoją na stanowisku humanitaryzmu, godnego traktowania Niemców, o tyle oddolnie władze i organy miasta Gdańska stoją na stanowisku zgoła odmiennym. Miejska Rada Narodowa w listopadzie 1945 roku podejmuje uchwałę o przymusowym wysiedleniu Niemców lub też skaszerowaniu ich w obozie. Jednakże no, nawet w dyskusji już, która właśnie wówczas w czasie tej uroczystej zresztą sesji Rady Miasta miała miejsce, odzywają się głosy, że nie możemy wysiedlać Niemców przymusowo, na siłę, albowiem rzeczywiście do wiosny 40, wczesnej wiosny 1946 roku akcja wysiedleńcza de facto teoretycznie w propagandzie miała mieć charakter dobrowolny. Działają na terenie Gdańska dwa biura dla emigrantów niemieckich. Jedno przy ulicy Piramowicza we Wrzeszczu, drugie przy placu Armii Czerwonej w Gdańsku. Biura te zatrudniają pracownika jego biurowego oraz wraz z tym pracownikiem straż pełni funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Takie biura miały za zadanie ponowną jakby selekcję pod względem politycznym i przydatności jako pracownicy, przydatności zawodowej. Mówię powtórną, dlatego że Niemcy trafiali do jednego z tych dwóch biur po tym, jak dowiedzieli się, że są przeznaczeni do wysiedlenia, a zwykle dowiadywali się na jeden dzień wcześniej, choć nie wiem, czy określenie zwykle jednak odpowiada prawdzie, gdyż nadal często dowiadujemy się z dokumentacji, że nie była to przewidziana w zarządzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych doba, ale nadal często zdarzają się sytuacje, w których otrzymują oni 2-3, a czasem 5 godzin. I tam w tym biurze dla emigrantów niemieckich otrzymują oni przepustkę, która upoważnia Niemca, rodzinę niemiecką do bezpłatnego przejazdu do granicy z Niemcami.
przez 46 rok mniej więcej do jesieni transporty były kierowane do Szczecina, natomiast na przełomie roku 46-47 później wstrzymano repatriację i już garstkę dosłownie ludności niemieckiej wiosną, potem jeszcze w październiku 47 roku wysiedlono. Te z kolei transporty kierowane są do punktu zborczego w Tuplicach na Śląsku. Jeśli idzie o uprawnienia, no właśnie, tutaj pojawia się, chcę powiedzieć, repatrianta niemieckiego, tutaj się pojawia dylemat terminologii, jaką stosujemy. Wczoraj dyskutowaliśmy o tym, że nie powinniśmy w odniesieniu do zaburzeń stosować określenie repatriant, a ekspatriant, prawda? Bo cóż to za repatriant tak naprawdę? No więc tak. Ta sama uwaga odnosi się także do wysiedlanej ludności niemieckiej. No, przyznaję, że przygotowując referat zastosowałam rzeczywiście tę nazwę repatriant, trochę może pod wpływem rzeczywiście dokumentacji, na której pracuję. No, ale myślę, że większa dyskusja i więcej jakby emocji budzi, czy Niemcy byli wysiedleni, przymusowo wysiedleni, czy też byli wygnani. Są to niezwykle skomplikowane kwestie, wartościujące z samej swej istoty i myślę, że o ile dla władz polskich to było rzeczywiście wysiedlenie, tak dla ludności poddanej temu procederowi to jednak było wygnanie z ich heimatu, z ich lokalnej ojczyzny. Jeśli idzie o bagaż, dopuszczalna waga zamykała się w granicach 40 kg, natomiast generalnie chodziło o taki ciężar bagażu, który dana osoba była w stanie fizycznie po prostu udźwignąć i przetransportować do punktu zborczego, w którym były formowane transporty. Takim punktem, jak już powiedziałam, był obóz przejściowy w Narwiku, naprawdę rozmaicie określany w dokumentacji jako obóz przejściowy. Wydaje mi się, że najbardziej odpowiednim określeniem jest po prostu punkt zborczy, bo tam rzeczywiście jadą Niemcy. Ja może na chwilkę tylko chciałabym zmienić slajd. Widzicie Państwo, rok 46 to jest prawie w 90, może nawet więcej procentach ludność niemiecka Gdańsk opuszcza. Mamy tutaj przerwę w październiku. Przerwa ta była spowodowana tyfusem, który opanował właśnie wówczas punkt zborczy, na którym Niemcy przebywali, bo niektórzy z nich, nie tylko gdańszczanie, byli z Narwiku wysiedlani. Przywożono do Narwiku Niemców z całego województwa gdańskiego i niejednokrotnie ludzie ci przebywali czasami do 2 tygodni tam. Byli tam żywieni, spędzali tam czas w kolejce na swoją kolej wyjazdu. Natomiast w październiku wybucha właśnie ten tyfus. Wszystkie baraki są opuszczone, zdezynfekowane i w związku z tym trzeba było odczekać. I widzimy z tego powodu 3 transporty odchodzą w listopadzie z Gdańska. Ale jak powiadam, te liczby, które tu widzimy, to są liczby, które dotyczą samego Gdańska. Generalnie z całego województwa oczywiście wysiedlono znacznie większą liczbę Niemców. I na szczęście zachowały się, proszę Państwa, dokumenty. Możemy naprawdę z dużym prawdopodobieństwem oszacować liczbę Niemców, którzy opuścili Gdańsk, poszczególne powiaty województwa gdańskiego. Wynika to stąd, że kierownicy punktów zborczych byli zobowiązani do codziennego meldowania transportów, ilości transportów, liczb transportów, które odeszły danego dnia do Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz do Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który mieścił się w Łodzi.
Proszę Państwa, jak powiedziałam, początkowo nadawano oficjalnie procesowi wysiedlenia ludności niemieckiej charakter dobrowolnych wyjazdów i odbierali oni zbiór emigracji dla ludności niemieckiej odnośne dokumenty, przepustki, które upoważniały do opuszczenia granic państwa polskiego. Natomiast wraz z rozpoczęciem planowych transportów wygląda to już inaczej, albowiem granice przekraczano na podstawie specjalnych delegacji służbowych każdemu takiemu transportowi. Towarzyszyła no, 10 albo 12 osobowa delegacja służbowa, kierownik transportu był zaopatrzony w odnośną dokumentację, zawierającą między innymi imienny spis Niemców, zaświadczenie o przejściu badania lekarskiego i tak dalej, i tak dalej. Wojska Ochrony Pogranicza, urzędnik Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, urzędnik niekiedy Zarządu Miejskiego, kierownik, polski kierownik transportu oraz niemiecki kierownik transportu, stojący na czele zresztą konwoju. Tutaj taka ciekawostka, że sami Niemcy w znaczny sposób organizowali te akcje. I jak powiadam, od czasu planowych transportów Niemcy przekraczają, wyłącznie mają możliwość przekroczenia granicy na podstawie właśnie tych delegacji służbowych. Zaostrza się polityka względem Niemców wraz z trwaniem akcji w maju, 16 maja 1946 roku. Ministerstwo Ziem Odzyskanych wprowadza kontrolę ruchu ludności niemieckiej, na podstawie której wydano zarządzenie o zakazie samowolnego opuszczania miejsc zamieszkania. W czerwcu, gdy okazało się, że jeszcze niespełna 300-osobowa grupa Niemców przebywa w Gdańsku, ówczesny drugi prezydent Bolesław Nowicki nakazuje po prostu odnalezienie tej grupy Niemców. Miał informację, iż powinna być to grupa 270-osobowa. Pomylił się o 16 osób, gdyż właśnie w takiej ilości grupa gdańskich Niemców wraz z Niemcami z powiatu gdańskiego w dniu 1 września 1947 roku opuszcza Gdańsk. Był to przedostatni transport, albowiem ostatnim był transport sanitarny, który odjechał z Gdańska 8 października. Sanitarny, czyli wyjechały z Gdańska w tym sanitarnym transporcie osoby chore, zniedołężniałe, schorowane dzieci i starcy. I to była liczba 443 osób. Proszę Państwa, jest to lektura tych dokumentów naprawdę zupełnie ciekawa, niezwykła, ukazująca pewien jakiś taki mikrokosmos, który w tym obozie w Narwiku ma miejsce. Pracują tam, jak już powiedziałam, także Niemcy. Na przykład opiekę sanitarną sprawuje małżeństwo Franciszka i Reginy Schartner. Ona jest pielęgniarką, on jest Niemcem, przeprowadzają badania lekarskie, konwojują transporty do Szczecina, do granicy, po czym wracają. Jeśli idzie o pielęgniarki, to około 5-osobowa grupa pielęgniarek, niemieckich pielęgniarek pracuje w Narwiku do owego ostatniego transportu z października 1947 roku, po czym wszyscy oni z tym transportem sanitarnym wyjeżdżają. Jeśli idzie o teraz jakby akcję osadnictwa, która przecież w międzyczasie trwa równolegle. Tutaj przygotowałam na podstawie, może wszystkie od razu,
pokażę na podstawie, nie napisałam tutaj źródła, ale są to dane z miesięcznika statystycznego Zarządu Miejskiego Gdańska. No i te zestawienia demograficzne, które ukazują w jak szybkim tempie rzeczywiście dokonała się wymiana ludności niemieckiej na polską. I rzeczywiście takiego charakteru próbowano obu tym akcjom nadać, zespolić je i ukazać, że oto właśnie wysiedlamy Niemców i jednocześnie zasiedlamy po niemieckie domy, po niemieckie mieszkania Polakami, którzy teraz mają do tych domów prawo. Nie było to proste. Znaczy, mam na myśli połączenie tych akcji wysiedleńczej z osiedleńczą i nie udawało się, pomimo wielu odezw i wojewody, i prezydenta, aby automatycznie zajmować po niemieckie mieszkania, aby uchronić przed szabrownikami dobytek. I o ile być może niekiedy udawało się przed szabrownikami, którzy przyjeżdżali tutaj po prostu w celach zdobycia korzyści materialnych, to jednak gro tych mieszkań, ulic, czasami całych kwartałów po prostu była w dyspozycji UB, MO, wojska, które na zasadzie dekretu o osadnictwie wojskowym w terenie przygranicznym po prostu na podstawie dekretu uznawało, że ma prawo do tego, aby zasiedlać całe ulice. I mamy Nowy Port, mamy także ulicę Dolnego Wrzeszcza, niektóre rejony Oliwy, gdzie ci żołnierze Wojska Polskiego bardzo długo zajmują tereny, a Wydział Kwaterunkowy Zarządu Miejskiego szacuje w lutym 1946 roku, że chłonność miasta w związku z działaniami właśnie służb mundurowych jest ograniczona. O 25% jest mniejsza niż by mogła być, gdyby nie zajmowano zbiorowo w ten sposób mieszkań. Nawet gdy rzeczywiście starano się przekazać mieszkania opuszczone przez Niemców grupom osadników i starano się nadać temu jakiś planowy charakter, tak było 4 lipca 1945 roku, kiedy grupa około 1000 Niemców uzyskała nakaz opuszczenia 6 ulic w Nowym Porcie. Na ich miejsce 5 lipca, więc następnego dnia, miała przejechać grupa łodzian. To jest z Łodzianami o tyle ciekawa historia, albowiem Łódź stanowiła dla Gdańska rodzaj tak zwanego patronatu. Wprowadzono w całej akcji w Polsce, z akcji osadniczej, system patronatów. Łódź dla Gdańska, Gniezno dla Koszalina, Poznań dla Szczecina, i z tych miast starano się po prostu ściągać Polaków, którzy mieli po prostu osadzać na terenie ziem odzyskanych. I z taką sytuacją mamy właśnie wówczas tego 5 lipca 1945 roku, ale okazuje się, że MOUP razem z 40-osobowym bonem morskim, który stacjonował w Nowym Porcie, wygoniło tych Niemców, tym razem nie przez Narwik, ale samodzielnie wywieźli ich do Pruszcza Gdańskiego, skąd także odchodziły transporty ludności niemieckiej w 1945 roku i 1946 zresztą też. Ale nie dość, że ich ograbiono, to jeszcze ograbiono tych osadników, którzy przyjechali z Łodzi. W związku z czym no, sytuacja zupełnie patowa. I takimi relacjami z takich wydarzeń zasypywany jest Wydział Kwaterunkowy Zarządu Miasta, który po prostu rozkłada ręce, no bo nie wiadomo, co robić w sytuacji bardzo intensywnej akcji osiedleńczej. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, to jest niespełna, widzimy w 50 roku, mamy już prawie 50 tysięcy Polaków w Gdańsku. Logistycznie
menedżerską, mówiąc dzisiejszym językiem, to była naprawdę wielka robota do wykonania, żeby w tych warunkach powojennych, a więc stacjonowania Sowietów, sytuacji, w której no, obecne ogólnie służby mundurowe nie do końca chciały współpracować i wykonywać nakładane na nich obowiązki, a bardzo często nastawione były na korzyści materialne, jednak osiedlono w tych kilku latach powojennych no, połowę, można powiedzieć, zasobu liczebnego mieszkańców Gdańska współczesnego, więc naprawdę wykonano kawał roboty i rzeczywiście tutaj tym pionierom powojennym no, należy się szacunek z wykonanej pracy. Już nie mówię o gruzach, o kubaturze, o którym dr Friedrich opowiadał, dostępności tych mieszkań. Oczywiście też aspiracje ludzi były inne. Nie przeszkadzało im, że zajmują jeden pokój z rodziną. Wielu z nich po prostu cieszyło się, że przeżyło wojnę i wiązało po prostu ze swoją obecnością tutaj w Gdańsku no, nadzieję na polepszenie swojej ekonomicznej sytuacji. No, mam tutaj notatki jeszcze z innych tego typu sytuacji, ale może już nie będę ich tutaj przytaczać. W każdym razie tak się dzieje oddolnie, tak się dzieje oddolnie, a jak już mówiłam, w tej warstwie propagandowej bardzo władze pilnują, aby efekt i wrażenie z organizacji tej akcji, z traktowania ludności wysiedlanej z Gdańska był bez zarzutu. Zacytuję tutaj słowa Bronisława Adamowicza, który pełnił funkcję kierownika punktu etapowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który organizował owe transporty. Na tego typu zarzuty, prawda, Rzeczpospolita w marcu 1946 roku donosi, że my tutaj w Gdańsku okropnie obchodzimy się z ludnością niemiecką, co wcale nie oznacza, że tak nie było, ale w odpowiedzi za kilka dni Rzeczpospolita drukuje słowa pana Adamowicza Bronisława. Nie wiem, była to osoba spokrewniona z naszym prezydentem, pytałam wczoraj, więc po prostu osoba zapewne, która przybyła tutaj w grupie operacyjnej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Jestem w posiadaniu licznych listów emigrantów niemieckich, którzy pisząc do znajomych i krewnych w Gdańsku o perypetiach podróży swej do granicy, wyrażają się bardzo pochlebnie pod adresem organów bezpieczeństwa i polskiej obsługi transportów. Mam również pisemne doniesienia przewodniczącej niemieckiej grupy antyfaszystowskiej w Gdańsku, a z treści tych pism wynika, że do problemu emigracji niemieckiej w Gdańsku podchodzimy w naprawdę humanitarny sposób. Nie jestem w stanie potwierdzić tej deklaracji, czy rzeczywiście, znaczy to nie mogło odbywać się w zupełności w humanitarny sposób, po prostu no, sama istota tej akcji była antyhumanitarna. W każdym razie, zresztą oczywiście wszystkich przesiedleń, tak samo Polaków z Wilna, wyrwanych ze swoich lokalnych ojczyzn i po prostu gnanych w nieznane miejsca. Proszę Państwa, osadnictwo. Osadnictwo absolutnie w odczuciu społecznym jakby no, przyćmiło, można powiedzieć, proces wysiedlenia ludności niemieckiej, polonizacja gdańska, a więc ta agonia cywilizacji niemieckiej postępowała, można powiedzieć, równolegle z polonizacją Gdańska. I znowu ta sama uwaga. Pierwsze 50 tysięcy Polaków przybywa do Gdańska w 1945 roku w sposób, spoglądam, tutaj mam dane z października 1945 roku na 67 tysięcy. Już tłumaczę, na czym to ta różnica może polegać. Otóż nie wszystkie osoby
albo wywiązywały się z obowiązku meldunkowego. Niektórzy przyjeżdżali i fikcyjnie zajmowali mieszkania, warsztaty, niektórzy wreszcie po prostu rozglądali się, zostawiali rodzinę, wyruszali dalej na ziemie odzyskane w poszukiwaniu być może lepszego miejsca zamieszkania, lepszego miejsca pracy, bądź też po prostu w poszukiwaniu rozproszonych rodzin. A więc nie wszyscy oczywiście decydowali się w Gdańsku pozostać. Także Gdańsk w mniejszym stopniu niż Szczecin, ale także pełnił rolę takiego tranzytu, prawda, pomiędzy Polakami z Wileńszczyzny, na tej trasie z Wileńszczyzny, a na ziemi, prowadzącej na ziemię odzyskane. I stąd właśnie ta różnica w rozmaitych statystykach, uwaga generalnie oczywiście do dokumentacji z pierwszych lat powojennych, ona jest bardzo różna. W rozmaitych sprawozdaniach rzeczywiście mamy czasami znacząco różniące się statystyki, ale wydaje mi się, że nie jest to powód, dla którego moglibyśmy jako badacze być zwolnieni, jednak przynajmniej z prób oszacowania rozmaitych wątków, prawda, grup ludności, osadnictwa. Te dane wydają mi się o tyle najbardziej prawdopodobne, że one już na poziomie odnośnych referatów w zarządzie miejskim podlegały weryfikacji. Dlatego akurat zdecydowałam się na te, a nie na inne prowadzone przez Komisję Osiedleńczą. Nawet Państwowy Urząd Repatriacyjny, który był główną instytucją organizującą akcję przesiedleńczą, ale nie jedyną. W związku z czym znowuż tych danych PUR-u nie możemy traktować jako ostateczne. To oczywiście bardzo wdzięczna instytucja, której grupa operacyjna przybyła do Gdańska 14 kwietnia 1945 roku, składała się z dwóch odrębnych początkowo instytucji, Inspektoratu Rejonowego Osadnictwa oraz punktu etapowego, i obie te instytucje podlegały Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Gdańsku. Już mam zmierzać do końca, proszę Państwa. Dobrze, w związku z tym pozwolę sobie te statystyki, które przygotowałam. Proszę Państwa, tu mamy takie studium przypadku. To jest wyraz moich zamiłowań badawczych i tego, że marzeniem moim jest, już tłumaczę, o co chodzi, naprawdę zbadanie, skąd ci Gdańszczanie po wojnie byli. Bo my tego nie wiemy, proszę Państwa. I w zasadzie możemy mówić o wstydzie. 70 lat po wojnie my nie wiemy, skąd tu przyjechaliśmy, kto to społeczeństwo gdańskie po wojnie tworzył. Oczywiście możemy snuć pewne socjologiczne teorie o urbanizacji, o innych procesach, ale my nie znamy dokładnych danych. I dlatego ta mapka, która jest tutaj swoistą taką mikrohistorią, to jest studium przypadku, to jest 20 września 1945 roku, kiedy w ogóle ostatnia dekada 45, kiedy do Gdańska zjeżdża się nieprawdopodobna ilość wagonów ze Lwowa i z Wilna nadplanowych. Nie wiadomo, co z ludźmi zrobić. Część z nich zostaje na punkcie etapowym, który tak jak dla Niemców stanowił swoiste miejsce, w którym mogli oni do momentu wysiedlenia pozostać. Tak samo repatrianci, ekspatrianci, którzy nie znaleźli od razu dla siebie miejsca, pozostawali na punkcie etapowym, żeby było jasne, to był odrębny punkt etapowy, mieszczący się w innym miejscu. I zobaczcie Państwo, skąd są ci ludzie. Jak powiadam, to nie jest żadna reprezentatywna liczba, studium przypadku. Widzimy, że są to kresy. Kresy północno-wschodnie, kresy południowo-wschodnie. Polska wschodnia,
Polska Centralna i ta Łódź tutaj nam wychodzi jako miasto patronackie i Polska Południowa. Proszę Państwa, zdaje się, że muszę już rzeczywiście kończyć. Tutaj chciałam jeszcze pokazać, w jaki sposób demograficznie ludność gdańska kształtuje się przez 2 lata. Jest to przyrost napływowy już od 1947 roku. Jest to przede wszystkim przyrost naturalny. Króciutko tylko tą prezentację pozwolę sobie, proszę Państwa, do końca. Tutaj właśnie w poszukiwaniu liczebności grup ludności udało mi się ze względu na dzielnicę oszacować, jak ze względu na dzielnicę Gdańska, ale także na pochodzenie dzielnicowe czy regionalne może lepiej wyglądał skład grupowy poszczególnych dzielnic. To jest oczywiście grudzień 48, to jest jeden jakiś okres w historii. Ta sytuacja zapewne ulegała zmianie, ludzie zmieniali miejsce zamieszkania. W każdym razie mapka jest współczesna, ale zakreślone podstawowe dzielnice, najważniejsze dzielnice zasiedlane przez osadników dzielnice wraz z wykazem statystycznym, jak to wyglądało w grudniu 1948 roku, kiedy dokonano jeszcze przed tym spisem z grudnia 50 roku spis ludności gdańskiej. I tutaj właśnie te dane procentowe ze względu na grupy ludności. To są 3 podstawowe grupy ludności: autochtoni, przesiedleńcy z Polski Centralnej i repatrianci. Proszę Państwa, minutka jeszcze, dobrze? Chciałabym tylko końcowe uwagi, jak powinniśmy odczytywać, proszę Państwa, te dane, które tutaj Państwu zaprezentowałam. Przepraszam, pogubiły mi się te kartki. W każdym razie, tak jak już powiedziałam, część z tej ludności była wysiedlana dalej do miast, wsi, na zachód. Niektórzy z nich wracali do Gdańska z powrotem i te ruchy nie mogły być po prostu rejestrowane przez władze miejskie. Część przybyszów, tak jak już mówiłam, nie znajdując, wyjeżdżała w poszukiwaniu dogodniejszego miejsca do osiedlenia się. I tę powrotną falę osadnictwa w obliczeniach należy absolutnie uwzględnić i wydaje się, że właśnie te dane, które tutaj zaprezentowałam, po uwzględnieniu powrotnej fali osadnictwa, z którą mamy do czynienia w roku 49, na pewno tę strukturę demograficzną Gdańska zmieniają. To jest podstawa statystyczna, podstawa demograficzna. Później mamy do czynienia z procesami może bardziej ciekawymi niż statystyki, które często są po prostu nieme w odbiorze. Następne 2 dekady to proces integracji ludności niemieckiej, ale już ta sprawa wymagałaby osobnego referatu. Także dziękuję serdecznie.